Cześć. Dzisiaj tak nietypowo, bo chciałem wam pokazać gospodarstwo, które kupiłem. To jest taki stary dom z budynkami, który kupiłem 2 lata temu. No i z polem przyległym do tego. Tutaj pola jest 6,5 hektara, czy było przy tej działce, a domek to i tutaj zabudowania, te, które są, tak to można nazwać zabudowaniami, to jest jakieś 80 arów. Powiem wam szczerze, że to jest największe zadupie na Lubelszczyźnie, bo jest tylko jeden sąsiad naprzeciwko i nie ma żadnej drogi dojazdowej, asfaltowej, tylko gruntowej. W zimę tutaj w życiu nie dojedziesz, nie ma tutaj sklepu, nie ma nic, po prostu nic. Nie ma całkowicie ludzi. Tutaj jakieś opuszczone, a to już po sąsiedzku co zostało, jakieś budynki. Ja pokażę tutaj te moje pseudo, jak to wygląda, te pseudo budynki. Jeszcze dach mi zerwało w tym roku. No, chyba to była obora na oborze. Tutaj jest taki domek. Tu zrobiłem sobie na winogron taką ramkę. Tu jest studnia głębinowa, działająca, 86 metrów. Bardzo zimna woda z niej leci i bardzo dobra. To jakiś taki pierdolnik, ale muszę to zawalić. No tutaj to podwórko takie, no ten dach akurat ubezpieczyciel już mi wypłacił środki, więc będę naprawiał. Tu złamało brzoskwinie. Tam też jest to jakaś stodoła. No coś tutaj tam jest, prawda? Ale nie o tym. Kupiłem to, no bo poleciałem na pole. Facet mi policzył za te wszystkie zabudowania. Mówię bez ziemi, prawda? 25 tysięcy złotych. No to mówię, kurwa, no ze względu na studnię biorę. Zrobiłem tutaj nasadzenia czereśni wszystkich odmian, które tam miałem dostępne, no, dla dziecka, żeby po kolei dojrzewały. Tutaj dam, właśnie mam tą porzeczkę. Przyjechałem właśnie zrobić międzyrzędzia, no i tak postanowiłem, że coś nagram, bo nic nie wstawiałem ostatnio. Znaczy wstawiałem zabieg na płatka w rzepaku. Ale to jest piękna pogoda i mówię, coś nagram. Muszę tutaj te chwasty poprzerywać, bo ale nie chce mi się dzisiaj. Idę po najważniejszą rzecz teraz. Do ciągnika. O, tu mam kibelek. Piękny, po właścicielu mówił, że 2000 zapłacił za niego. Idę do ciągnika. O, i czeka na mnie nawet. A co? Lubelska perełka, nasza najlepsza. Czekajcie, otworzę sobie, bo traktorzysta musi być pijany, pamiętajcie o tym. Stójcie chwileczkę. Dobrze, udało się. Pokażę wam rzepaczek, bo tutaj mam w sumie 8,5 hektara, 6 co kupiłem i 2, 6,5 co kupiłem i 2 miałem obok. Jeszcze będę kupował od sąsiada, bo chcę sprzedać. To powiem wam tak z ciekawości czystej. Zgadnijcie, ile zapłaciłem za te zabudowania i pole. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Może u was są inne ceny, może to inaczej wygląda. Klasa gleby 3A. Tu jakiś rzepak, co zleciał przypadkiem z siewnika. Tam, bo tutaj nawet nie było nic robione. Zapłaciłem za to całe gospodarstwo 255 tysięcy złotych. Czy dużo, czy mało? Ocencie sami. Powiem wam, że drugi rok uprawiam na tym polu i jestem mega zadowolony. Jest równo, nie ma żadnych kamieni. Gleba świetna, no może trochę taka popielucha, ale jest świetna. No i super, naprawdę super się rodzi. Facet sprzedawał to gospodarstwo z Lublina, odziedziczył po babci. Ponieważ tam inwestował sobie w jakieś nieruchomości. W sumie
na przełomie tam kilku lat kupiłem od niego, jakby tak policzyć, 19 hektarów, tak, 19. Co nawet nie chcę wam mówić, ile zapłaciłem za wcześniejsze, bo no bo to takie, może trochę, nie powiem, że, może nazwę to tak, no facet chciał sprzedać szybko i nie znał się w ogóle na tym i nie wiedział ceny. Płaciłem za 9 hektarów po 10 tysięcy za hektar, także atrakcyjna mega cena. Tutaj ten rzepaczek jest cudowny, no naprawdę piękny, podoba mi się, jest równiutki. No i co mogę powiedzieć, no zapowiada się dobrze, mam zamiar ubezpieczyć, będę ubezpieczał na maksymalną stawkę, chyba jest w tym roku 10 200 zł na hektar, no ale zobaczymy, bo tylko teraz grat, no i susza może mu zaszkodzić, chociaż szczerze powiedziawszy padało u mnie w nocy tutaj ostro i wczoraj również padało, dzisiaj też nadają deszcz, także nie będzie tragedii, myślę, że będzie dobrze. Piweczko się pije, jeszcze muszę zapalić papieroska, no jak to traktorzysta, zdrowo się prowadzę. No i kochani, no jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście mnie odwiedzić albo no, zobaczyć jak to wszystko wygląda, czy nawet dowiedzieć się czegoś więcej, pytajcie śmiało, chętnie wam nagram jakiś filmik albo opowiem, bo nie robię tego dla siebie, tylko dla was, żeby się podzielić szczerze to wiadomościami, informacjami, no tą wiedzą, bo ja nie posiadam zbyt wielkiej, wszystko to jest, że tak powiem, kwestia kilku lat gospodarzenia, bo gospodarstwo, że tak powiem, prowadzę jeszcze z ojcem, no, który no, powiedzmy, że prowadzi, pomaga. Robię też inne rzeczy, bo pracuję na co dzień i staram się nie robić tego po łebkach. Mam 27 lat. Dużo, mało, myślę, że mało jeszcze. Niewiele wiem, niewiele przeżyłem, ale staram się to robić jakoś tak rozsądnie. Zapraszam was naprawdę do komentowania, do zadawania pytań. No i chyba to wszystko. Pozdrawiam, cześć.